machnąć. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie. To, co będziecie mogli za chwilę oglądać, to jest nagranie live poniedziałkowe, spotkanie nasze, fizjoterapeutyczne, facebookowe, tym razem Patryk Sobotka, Krzysztof Ochman i będziemy mówić o super ważnym temacie, czyli dlaczego niepromowanie fizjoterapii szkodzi nam wszystkim. Nam, czyli terapeutom, pacjentom, wszystkim dookoła i że po prostu wyjść z tego kokona i po prostu coś mega fajnego zrobić i tego jest tak dużo pomysłów i o tych pomysłach będziemy Wam tutaj mówić. Będzie praca domowa, będzie fajnie, obejście, notatniczek, zapisujemy rzeczy i lecimy z tematem i to jest taki cykl live'ów, które będą miały miejsce w Neuroklubie, ale o nim też się dowiecie. Zostawiamy Was i lecimy. Mamy teraz już na Facebooku i dobra. Słuchajcie, dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie. A Patryk Sobotka. Krzysztof Ochman. Krzysztof Ochman. Za chwilę Wam o Krzyśku trochę opowiem. Natomiast wiecie, znacie zasady. Kilka minut na delikatny rozruch. Plus oczywiście mówicie nam, czy nas widać i słychać. Na Instagramie prawdopodobnie tak. Natomiast ludzie z Instagrama przychodzą na Facebooka, żeby było lepiej. A na Facebooku w sumie jeszcze nie wiem. Dobra, coś widzę, że powoli zaczyna się dziać. Ale też dajcie nam... A znać, czy jest ok. A ja będę popijał naprzemiennie wodę z kawą. Prawie jak espresso, nie? Tak, trochę duże to espresso. Patryk zrobił właśnie dobrą kawkę. No. Ojej, słuchajcie, jak tam wam... O, jest Marta. Widać i słychać elegancko. Cześć Marta w ogóle, dawno się nie widzieliśmy. Tak. Marta wczoraj była na szkoleniu terapii nerwomięśniowej i widzieliśmy się i... Widziała się i z Krzyśkiem i ze mną. No, więc pozdrawiamy Cię serdecznie. Oczywiście, że widać, my będziemy dbać o to, żeby te live'y po prostu były jakościowo najlepsze live'y po prostu, jakie możecie obejrzeć. A merytorycznie też, żeby było nieźle. Merytorycznie coś tam powiemy, a propos takich będzie ciekawych fajnie. Rzeczy, promocji. Dzisiaj będzie taki poniedziałek, że będziemy się tak po prostu, wiesz, tak tutaj zabrudkę, tak, że fizjoterapeuci są super, dlaczego są super, dlaczego powinni śmiało mówić o tym, że są super, dlaczego nie powinniśmy się wstydzić przy innych grupach zawodowych, medycznych. Znaczy, no niektórzy fizjoterapeuci są super. Na pewno ci z grupy terapeuta na swoim są super. Tak, bardzo fajnie też pytania dostaliśmy właśnie z grupy terapeuta na swoim. Słuchajcie, natomiast tak, ja się nie będę przedstawiał, bo mnie kojarzycie. Jest duża szansa, że kojarzycie też Krzyśka. Krzysiek to jest człowiek, z którym współpracujemy prawie 3 lata. I to jest człowiek, który pomógł nam stworzyć mega duży materiał wideo. Praktycznie wszystkie zmontował przez ostatnie 3 lata, czyli to będzie, jak sobie liczę, około 250 filmów. Trochę tego było. Nie licząc Neurobark. Też dużo zmontowałem z Neurobarku, tak, ale nie było. Nawet nie licząc na Neurobarku, a praktycznie brał udział przy, jeszcze nie dawał wszystkich, a teraz prawie wszystkich filmach na moim kanale i większość, no i wszystkich w sumie tak naprawdę na projekt Masaż właśnie na przestrzeni 3 lat, czyli kupa roboty. I to jest człowiek, który nie jest fizjoterapeutą oczywiście. Jest, można powiedzieć, że operatorem kamery plus montażystą plus, nie wiem tam, jak się chcesz nazywasz, kim jesteś? No właśnie takie moje funkcje są bardzo szerokie, ale od zawsze się interesowałem różnymi rzeczami, więc nie będę się specjalnie nazywał. Dobra, to się nie szufladkuj. Jak ludzie są zainteresowani, to później odeślemy, jak się nazywam. Będziecie o Krzyśku pewnie też trochę tam gdzieś dowiadywać się na przestrzeni najbliższych dni, tygodni, dlatego że będzie nam on pomaga nam w sumie tak naprawdę współtworzyć właśnie Neuroklub jeszcze, więc będzie trochę o Krzysztofie, ale właśnie Krzysiek jest taką fajną osobą, dlatego że jest... Nie fizjoterapeutą, który o fizjoterapii wie bardzo dużo i on często mówi, kurde, dlaczego ta fizjoterapia nie jest taka popularna? Przecież to jest w ogóle super. Dlaczego fizjoterapeuci nie promują się w fajny sposób? Przecież mają swoją usługę premium, która może pomóc tak naprawdę wielu ludziom i tak dalej, i tak dalej. I on jakby nie wiedząc o fizjoterapii nic, zaczął współpracować ze mną i o tej fizjoterapii dowiedział się bardzo dużo, nie tylko ode mnie, ale był i na kempie, jest na różnych szkoleniach, ma gdzieś tam kontakt z różnymi terapeutami z całej Polski, więc myślę, że pogadamy sobie trochę też o fizjoterapii od innej strony, od strony osoby, która tak naprawdę zetknęła się z nią, a specjalnie nie jest
specjalistą, jeśli chodzi o pracę z ludźmi, tak? Manualną i tak dalej. Mam nadzieję, że też takie spotkania przypadną wam do gustu, dlatego że takich poniedziałkowych live'ów będzie dużo. Ci, co mają przyjemność wystartować z nami od 15 czerwca w Neuroklubie, jak nie wiecie jeszcze, o co chodzi, sobie kliknijcie właśnie na neuroklub.pl i tam tych live'ów poniedziałkowych będzie cała masa, bo ponieważ w każdy poniedziałek będzie, czy to właśnie z Krzyśkiem, czy ze mną i z Maćkiem, czy z Markiem Kusiem, czy z Zarzem Błoskim, czy z Sylwią, i będą tak naprawdę różne tematy, a oczywiście nasze grono specjalistów będzie się też powiększało, więc będzie tego naprawdę sporo i właśnie takie poniedziałkowe live'y przy kawce, które mają nazwę Neurokawa, tak? Tak. Neurokawa. Poniedziałkowa. Poniedziałkowa neurokawa, a będzie na rozruch. Będzie tego właśnie sporo. Ale to też będzie właśnie taki poniedziałek, że ludzie będą stawali swoje zadania, które mają starać się wykonać w trakcie tygodnia, tak? Pod kątem gdzieś tam budowania swojego biznesu, pozyskiwania pacjentów, uszlifowania umiejętności twardych, miękkich. No na Neuroklubie po prostu chcemy troszeczkę tak prowadzić ludzi, co zrobić w danym tygodniu, co warto zrobić, co się pojawiło. Tak, żeby po prostu każdy troszeczkę mógł lepiej promować siebie i troszeczkę myśleć może o fizjoterapii w inny sposób. Ale to zaraz sobie podyskutujemy o tym. Dobra, słuchajcie. Dzisiejszy temat jest, myślę, że dość ciekawy, dlatego że mówimy sobie o tym, dlaczego niepromowanie fizjoterapii szkodzi nam wszystkim. Mówiąc wszystkim, to mamy na myśli oczywiście i terapeutów, ale też po prostu społeczeństwo. Mhm. I powiem wam na przykład sytuację z ostatnich dni. Ja na przykład bardzo, znaczy nie to, że nie lubię specjalnie, ale jakby taki coś tam gotuje się we mnie trochę. Jak słyszę coś takiego, że ktoś się pyta mnie: hej Patryk, słuchaj, mógłbyś podać mi jakiś kontakt do neurologa, bo mnie tam, czy tam kogoś w rodzinie plecy bolą. Ja wtedy mówię: Matko Boska, to powinna być po prostu taka wiedza ogólnodostępna, że ludzie wiedzą, że z takimi problemami idzie się po prostu od razu do fizjoterapeuty. Nie umieszczając neurologom, niestety ja wiem, jak badanie neurologiczne wygląda i jak większość neurologów podchodzi do pracy, i sam byłem osobą, która miała duży problem z kręgosłupem, byłem osobą, która miała wypadek komunikacyjny, trafiłam na izbę przyjęcia i tak dalej, i ja niestety wiem, jak to wygląda w większości sytuacji. Na pewno są też neurologi, którzy są mega i po prostu robią super badanie, i tak naprawdę neurolog w wielu sytuacjach co może zrobić, tak? Jak idziecie sobie do neurologa z bólem pleców, to on może powiedzieć: ten problem jest tak duży, potrzebujemy konsultacji z neurochirurgiem, albo proszę iść do fizjoterapeuty i ewentualnie dać wam leki przeciwbólowe. I tu się kończy jakby tak naprawdę kompetencje neurologa, to się można powiedzieć, że kończy. No, wysłać nas dodatkowe badania MRI, żeby utwierdzić, że o, tam jednak jest jakaś przepuklina, ale przecież mają wszyscy, przecież to nie może być przyczyna problemu pana. Albo niestety może być i to jest w ogóle złe rozumowanie. Więc fajnie byłoby. Ja nie wiem, czy w ogóle zaczynamy po kolei, to czy to jest jakby... Jest dosyć po kolei, bo pierwszy punkt, jaki sobie napisałem, to to, że fizjoterapia jest usługą premium i to jest coś, czego nawet nie to, że tylko ludzie sobie nie zdają sprawę, bo ludzie, ja jak mówię przynajmniej w swoim otoczeniu, to często dalej jakby jest: umów mnie na masaż, totalnie nie wiedzą, o co chodzi, ale fizjoterapeuci no wiedzą bardziej, czym jest fizjoterapia, ale nie zdają sobie chyba do końca sprawy z tego, że to jest naprawdę usługa premium. Znaczy wiesz co, jakby ja zgadzam się, bo jest to po prostu coś wow, ale jakby usługa premium, ja czasami też kojarzę, że to jest takie coś jako dodatek, tak, że mógłbyś się bez tego obyć, a to jest jednocześnie jest usługa premium, ale też może być to usługa taka basic, tak, taka tak, podstawowa, tak, tak. No nie? No wiem, o co ci chodzi, bo jakby wy wyciągacie z takich, no, z tego bólu pleców, który w ogóle nie powinien mieć miejsca, to jest taki ostatni ciąg przyczynowo-skutkowy, ale to, co jest wcześniej, wpływanie na to, że my lepiej funkcjonujemy w ciągu dnia, bo takie rzeczy robicie w gabinecie, bo obserwuję was po prostu, no to to są naprawdę usługi premium i to jest warte niż, no, więcej niż, nie wiem, najnowszy iPhone. Ludzie, gdyby wiedzieli, co potrafi dobry fizjoterapeuta, to ta usługa byłaby 100 razy droższa. A żeby się dowiedzieli, no to możemy już tak powolutku przechodzić do promocji. Ale o tym, że fizjoterapeuci nie zdają sobie chyba do końca sprawy z tego, co oni tak naprawdę robią. Oczywiście mówię tutaj o dobrych terapeutach. No nie wiem, same studia wydaje mi się, że nie wystarczą, warto się doszkalać, ale jeżeli ktoś jest wyedukowany, dobrze pracuje z ludźmi, wie, jak dobrze zdiagnozować pacjenta, jak znaleźć jego przyczyny, to to jest usługa warta po prostu, no, tysiące jakby. Ludzie, którzy mają pieniądze,
oni są gotowi zapłacić mnóstwo pieniędzy, żeby się czuć lepiej, żeby funkcjonować lepiej. Ktoś na wysokich stanowiskach, korporacje, ci ludzie, gdyby zwiększyli swoją sprawność, a oni to robią na różne sposoby, dużo pieniędzy za to płacą, nie wiedzą, że można iść do fizjoterapeuty w kilka wizyt, oczywiście też muszą wykonać pewną pracę domową, ale no, nie wiedzą po prostu o tym. No niestety tak jest. I wiesz to nawet niekoniecznie, ale teoretycznie kwestia swojego zdrowia, oczywiście ktoś może powiedzieć, że no usługa fizjoterapeuty jest tam droga, bo tam kosztuje 100 czy 200 zł czy tak dalej, powiedzmy jak idziecie prywatnie, ale z drugiej strony często tych wizyt po prostu nie potrzeba dużo i my nie, no, wydajemy na inne pierdoły po prostu dużo więcej pieniędzy pod kątem, nie wiem, nowego telefonu, jakiś po prostu, nie wiem, częstego warsztatu, częstej naprawy samochodu w warsztacie, po prostu jakichś leków pierdowatych, przeciwbólowych i tak dalej. Często wydajemy dużo, dużo więcej i jakoś na mnie to nie specjalnie przeszkadza, więc ja myślę, że można spokojnie targetować się nie tylko do osób po prostu, którzy mają rzeczywiście dużo kasy i dla nich po prostu wyrzucenie, tak nie wiem, znaczy wyrzucenie, zainwestowanie w swoje zdrowie, wyrzucenie to było bardzo złe, zainwestowanie w swoje zdrowie tam, przynajmniej kilku tysięcy, to nie jest specjalnie żaden problem, ale myślę, że tak naprawdę na usługę uzdrowiony stać tak naprawdę większość osób, bo przecież jak ja na przykład bym tutaj swojej znajomej polecił jakiegoś dobrego neurologa, no to tak naprawdę często by się okazało, że jakby normalnych terminów jakby nie ma i po prostu trzeba iść prywatnie, zapłacić 300 zł i nikt by nawet się jakby nie zawahał, nie zająknął, po prostu dałby i dowiedziałby się, że musi iść do fizjoterapeuty za te pieniądze i wszystko było w porządku, więc tak to wygląda. I jak przechodzimy sobie właśnie do tematu promocji, może przejdźmy do tematu na początku, jak aktualna promocja w branży fizjoterapeutycznej wygląda. Wygląda ona na maksa kiepsko i tutaj niestety jest mi super smutno, dlatego że zobaczcie, jeżeli przechodzimy w kategoriach jakichś spotów reklamowych, tak, jakichś po prostu merytorycznych programów, to tak naprawdę w telewizji, no w telewizji nie ma nic. Zero. Na radiu nie ma nic. W prasie czasami pojawi się jakaś fajna rzeczywiście, jakiś fajny felieton, jakiś fajny, powiedzmy, jakaś notka teoretycznie o jakimś holistycznym podejściu do zdrowia, ale to rzeczywiście zdarza się rzadko i raczej to też trafia do ludzi, którzy i tak są świadomi, tak? Bo są jakieś po prostu, nie wiem, gazeta dla menadżerów i tak dalej, żeby po prostu, nie wiem, poprawić swoją wydolność, no to można teoretycznie iść do fizjoterapeuty, którzy, no to czasami takie rzeczy się zdarzają, ale to jest tak naprawdę docieranie do osób, które i tak już o tym wiedzą. A to, co ja na przykład kojarzę z ostatnich, w internecie tak naprawdę, co ja kojarzę w ostatnich, można powiedzieć, miesięcy, lat, to naprawdę były takie dwie próby jakoś zainteresowania tą fizjoterapią, tymi usługami większą ilość osób. Po pierwsze były to spoty, które mi osobiście specjalnie się nie podobały, Krajowej Izby Fizjoterapeutów, ale fajnie, że w ogóle w tym kierunku to jakoś idzie, dlatego że, może, dlaczego mi się one nie podobały? Dlatego, że ja się nie do końca moi pacjenci do końca by się nie utożsamili z tymi pacjentami, którzy byli przedstawieni tam i ja pracuję w ogóle na inny sposób, tak? Bo tam było przedstawione po prostu poprawę jakości osoby starszej, że tam gdzieś tam zaczęła troszkę lepiej funkcjonować, chodzić samodzielnie i tak dalej. Powiedzmy jakiegoś stereotypowego, grubego chłopca. To też było zabawne. Nie wiem, czy ty widziałeś te reklamy. Ja nie widziałem. A ja ci pokażę. Teraz pokażę ci za chwilkę po tej publikacji tych reklam. Ale już sobie wyobrażam po prostu, o co chodzi. Jakby tak stereotypowo, staruszka. No, ale jest nawet, one zrobione są nawet ładnie. No nie? Okay. No, to jest taki plus, że ktoś tam rzeczywiście postarał. Ale my byśmy zrobili lepiej. Nie chciałem takich deklaracji wrzucać, ale wiesz co, powiem ci, jak to obejrzałem, to pomyślałem sobie, dobra, jakby mamy bardzo fajny zespół i mamy logistykę do tego. Tak sobie myślałem, dobra, mamy Krzyśka, tutaj byśmy po prostu z Agą jeszcze wzięli Damiana i tak dalej, byśmy mogli zrobić to równie dobrze, no nie? No, Szymon by napisał zajebisty, fajny scenariusz. Tak, więc może będziemy właśnie w tym kierunku też... Tamto to nie jest przekleństwo w ogóle, sprawdzając. Tak, można tak mówić, ale u nas jakby ostatnio jakby na neurofreakach coraz więcej takich mięsistych tekstów się pojawia, więc ja... Marek wleciał, więc... Ja czuję, że po prostu można tak u nas mówić. Jakby to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, jakby nasi serdeczni przyjaciele z Fizjopassion robili taką próbę. To widziałem. To widziałeś? Ładne. I ładne to było. Oczywiście to było ładne, to było profesjonalne i to też było niezłe. Boże, zapomniałem teraz nazwy tego całego... Może ktoś mi podpowie, tak? Co tam Sławek z Marcelem wtedy wymodzili. I'm Physio. A, dokładnie. To było jakby tekst I'm Physio. Znajdziecie sobie na Facebooku, na YouTubie. I'm Physio to była pierwsza część. Tak. We Are Physio to była druga część. Okay. Miałem okazję też nie wystąpić, więc było bardzo mi przyjemnie z tego powodu, że mogę jakąś tam cegiełkę dołożyć. I tak naprawdę reszta
Nie, jak pomyślimy w kategoriach fajnych kanałów YouTube'owych, które promują fizjoterapię, no nie ma tego specjalnie dużo. Jakiś duży. Ja tu ci przerwę na chwilę, a propos tego filmu We Are Physios. To już jest zadanie dla każdego, kto nie widział tego filmu. Niech sobie zobaczy ten film i niech jakby myślenie o fizjoterapii zejdzie właśnie na tory, jakie jest przedstawione w tym filmie, bo można mówić, że to jest takie, nie wiem, gdzieś tam wyświechtane, że takie, jak to się mówi, tak sztucznie nabudowane. No nie do końca, jakby ta usługa serio jest tak fajna i warto o niej myśleć w tym kontekście, bo żeby tak naprawdę promować fizjoterapię, promować samego siebie, to ważna jest zmiana, która zachodzi na poziomie podświadomości na temat tego zawodu. To też padło parę fajnych pytań, jak robić promocję, jak rozmawiać z pacjentami. To też jest ważne, żeby zdawać sobie sprawę w ogóle, że no, fizjoterapia jest zawodem premium, jest po prostu dobra, jest naprawdę realnie pomaga ludziom i usprawnia ich życie. Dokładnie tak jest. Teraz wrzuciłem sobie, bo on my way na Instagramie. Słuchajcie, ludzie, jeszcze raz, ludzie z Instagrama, jak jesteście, macie czas, to wejdźcie tam na Facebooka, bo tam jest fajnie i ładniej. Ale tam widzę, że fajny tutaj tekst wyleciał, że w telewizji są fizjo reklamujący maści. ale nie, to był taki, wiesz, jaki uśmieszek, no nie, że tak, ha, no rzeczywiście ta usługa fizjo nie jest reklamowana, ale są fizjoterapeuci, którzy reklamują inne rzeczy. Słuchajcie, my też ostatnio dostaliśmy od jednej agencji propozycję, żebyśmy stworzyli coś takiego, jakiś pis napisali promujący właśnie jakieś tam żele przeciwbólowe i po prostu ja nie wiem, ile to by musiał kosztować, żebyśmy się sprzedali jakby w ten sposób, bo jakby no, okej, dobra, można polecać, ale po prostu no, to jest jakby takie mega spłycenie, także ktoś idzie na masaż, a jeszcze, oj, ale to nie, i tak mu nie pomogło specjalnie, więc po prostu maść jest tutaj teraz takim rozwiązaniem, że to załatwi sprawę. No nie powinniśmy tak naprawdę takie strzały w kolano sobie robić. Kiedy się Patryk ostatnio smarowałeś jakąś maścią? Nigdy po prostu, bo wiesz co, powiem ci tak, znaczy bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, jak jeszcze po prostu byłem takim adeptem fizjoterapii, nie wiedzącym nic, bo ja tak naprawdę wiem, że tak naprawdę pewnie podejrzewam, że mógłbym się pomasować bez tej maści, po prostu, nie wiem, rączkami swoimi i efekt był taki sam. Jak mi jeszcze pacjent mówi, że no, że wsmarowują tam sobie, kiedyś miał taką pacjentkę, która mówiła, że wsmarowuje sam tam jakieś różne rzeczy i tutaj pomaga, mówię, fajnie, ale zróbmy taką podmianę, że pani sobie będzie wsmarowała jakiś zwykły kremik to. Po prostu kremik. I ona po prostu przychodzi do mnie za dwa tygodnie, mówi, pan co? Jakby ten kremik tak samo działa. Więc ona sobie zwykły kremik nie wsmarowywała po prostu w ramię i tak samo dało, bo się okazało, że te wsmarowywanie już jakby sam efekt jakiś daje, a nie stricte ten lek. No też nie umniejszamy efektowi placebo, on działa. Tak, no i wiecie, jakiś tam tak naprawdę no ten efekt przeciwbólowy. Tak, ale ten efekt przeciwbólowy, no tam jakby troszeczkę tego, ten czynnej substancji jest, więc może jeszcze jakoś tam to działa w inny sposób, ale no nie po to jesteśmy, tak? Nie jesteśmy po to, żeby ludziom wcierać maści. Mhm. Można tak naprawdę robić dużo ciekawsze rzeczy. Dobra, w takim razie tak, skoro promowanie fizjoterapii wygląda jak wygląda, czyli w sumie nie wygląda, to co my powinniśmy zrobić, żeby to zaczęło wyglądać lepiej? Skoro mamy taką usługę, której nie powinniśmy się w żaden sposób wstydzić i powinniśmy być szczytni tak naprawdę, że my robimy takie kozackie rzeczy i pomagamy często w taki fajny sposób ludziom i często zmieniamy ich tak naprawdę życie, można powiedzieć, na dużo lepsze, to od czego zacząć? Jak wyjść? Co my powinniśmy w ogóle zrobić? Krzysiek, jak to masz myślenia? Później ja będę dorzucał swoje. Dobra. Ja myślę, że pierwszym krokiem, który jeszcze nie jest w ogóle związany w żaden sposób z promocją samego siebie, tak sobie napisałem, że warto zadbać o swoje zdrowie. Bo dużo... Dlaczego to mówię? Mówię tak, bo ty mówisz, że dużo osób, które przychodzi do ciebie na kurs, na terapię nerwowo-mięśniową, na MTG, na wszystko, co prowadzisz, jest po prostu... Mamy takie słowo dojechanych u nas. I co to tak znaczy, naprawdę, możesz powiedzieć od razu? No to jest tak, że w sumie nic im nie dolega, są niby zdrowi, ale jeżeli chodzi o ich wydolność, jeżeli chodzi o ich takie ogólną sprawność, to z angielskiego wellness można by powiedzieć, to jak oni funkcjonują na co dzień, no jest to po prostu słabe. I ja wiem, że nie można być do końca dobrym terapeutą, w ogóle średnio można myśleć w ogóle jakoś tak kreatywnie, ciężko jest myśleć kreatywnie o promocji, o tym jak wykorzystać siebie, jak być w ogóle sobą, kiedy jest się człowiekiem troszeczkę dojechanym, kiedy zdrowie nie jest na tak wysokim poziomie jakby mogło być i co najważniejsze, to nasze zdrowie realnie przekłada się na to, że
wy nie możecie pracować w pełni z pacjentami. Po prostu te problemy rezonują na pacjentów. Jeżeli ktoś nie wie jak, to musi po prostu troszeczkę doedukować w tym zakresie. Ale przede wszystkim trzeba zadbać o swoje zdrowie, żeby być dobrym terapeutą, żeby myśleć kreatywnie, żeby w ogóle pomysły nam wpadały do głowy. No, sami sobie zadajcie pytanie, mówimy tutaj do różnych osób, ale niektórzy z was na pewno są tacy, że troszeczkę gdzieś tam nie mają energii z rana, troszeczkę gorzej funkcjonują, pojawia im się często jakiś ból, są skupieni na tym bólu. Te wszystkie rzeczy to są rzeczy, z którymi wy pracujecie w gabinecie i usprawniacie u ludzi. Fizjoterapeuta powinien mieć to po prostu w podstawie, tak? Powinien mieć od razu zagwarantowane tą taką pełnię zdrowia, żeby później móc szczerze, w pełni świadomie uświadamiać ludzi, że oni też mogą do tego dotrzeć. I to jest naprawdę ważny krok, zanim się ktoś zabierze z jakikolwiek Instagram, blog, Facebook, promowanie siebie w jakikolwiek sposób, to jest naprawdę ważne. Dojść własnym sobą do zdrowia. Tak, wiesz co, ale to jest jakby super temat i teraz jakby myślałem sobie o jednej rzeczy, którą tak naprawdę jakby gdzieś tam poświadomie myślałem, ale teraz tak jakby wyjdzie na światło dzienne, bo tak, pomyślałem o tym w kontekście tak naprawdę, jak ktoś mi się tam na Facebooku pytał, że robi jakieś social media, zaczął robić jakiś kanał na YouTubie, no i tam na przykład ludzie się jakby, no nie wiem, nie komentują, nie robią nic takiego, no i ktoś mówi, no okej, ale jakby dlaczego oni mają uzewnętrzniać siebie, skoro ty na przykład tego nie robisz, tak? Tak. I tak samo jest w fizjoterapii, zobaczcie, jak można tak naprawdę oczekiwać, że ludzie będą chodzili na fizjoterapię i będą jarali się, że mają swojego fizjoterapeutę, skoro ty nie masz swojego. Dokładnie. I to jest jakby, hej, o co chodzi? Ja na przykład, słuchajcie, jakby wszyscy pacjenci korzystali z fizjoterapii tyle, co ja, to my po prostu byśmy mieli po prostu niesamowitą ilość roboty i nie wiedzielibyśmy co włożyć ręce, bo ja cały czas jestem gdzieś na jakimś stole. Oczywiście mam też swojego fizjoterapeuta, którym jest Krzysiek Kwieciński i po prostu Krzysiek bardzo dobrze zna moje ciało, więc po prostu jak coś mam, coś czuję, że jest nie tak, to od razu mówię, od razu gdzieś tam przeszkoleniem, po szkoleniu, między pacjentami, po pacjentach. Nawet wczoraj. Nawet wczoraj, przedwczoraj, bo jeszcze wczoraj Krzysiek leżał sobie sam i medytował po tym, po szkole, nie pamiętasz? Tak, przedwczoraj tak było, że po prostu umawiamy się i na przykład tak w czasie tej kwarantanny ja też nie korzystam z usług fizjoterapii, to było mi tak, a kurde, tu coś mnie tam kuje, niby fajnie, niby się ruszam, ale po prostu chciałbym, żeby ktoś ten stres z mojego ciała ściągnął. Więc to jest taka pierwsza rzecz. Ja naprawdę wielokrotnie jeździłem. Mamy dwa gabinety fizjoterapii, ale mi się czasami zdarzało, że ja po prostu jechałem do kogoś innego jeszcze. Mówię, pojadę sobie do Mateusza, zobaczę jak tam on pracuje, może coś mi zrobi z tymi moimi nogami i tak dalej, więc gdzieś dalej. I się okazuje, że fizjoterapeuci, którzy mają dużo swoich pacjentów, to oni też mają fizjoterapeutów. Wczoraj gadałem z kilkoma osobami u nas na kursie, którym naprawdę dobrze się powodzi pod kątem ilości pacjentów i oni mówią, że kurde, oni korzystają, wczoraj akurat z trzema osobami, jak rozmawiałem, z fizjoterapii raz w tygodniu. Oni raz w tygodniu są fizjoterapeuty. Tu psychoterapeuty, raz z psychoterapeutą się spotkają, pogadają sobie, mają gdzieś tam swojego trenera i to jest w ogóle super, tak? O to mniej więcej chodzi, żeby po prostu dawać przykład swoją osobą. Nie tylko, że jestem zdrowy, patrzcie, jestem zdrowy, nie potrzebuję fizjoterapii. To znaczy, że moi pacjenci też mogą być zdrowi i w sumie też nie potrzebują, więc po co ja im jestem? Dokładnie tak. Ale to było dobre. A propos jeszcze fizjoterapii, no wy sami doskonale musicie wiedzieć, jak dokonać powrotu do zdrowia, takiego prawdziwego zdrowia. Może niektórzy nie do końca sobie w ogóle zdają sprawę, co to jeszcze znaczy. Wpadniecie na terapię nerwowo-mięśniową, to się rozjaśni. No, nie wiem, jak inaczej jakby to wyjaśnić, bo to pojęcie zdrowia to nie jest, że nie bolą mnie plecy, jakby tą wydolność w ciągu dnia w ogóle i tak dalej można podnosić jeszcze wiele, wiele wyżej niż tylko brak bólu, nie? Wiesz co, jakby ja ci powiem, czym jest, miałem taki okres. Teraz jest taki okres, że jestem w takim etapie trochę spadkowym, tak? Dużo pracy było, sporo przy komputerze siedziałem, dużo kortyzolu wisiało w powietrzu w ostatnich tygodniach, więc to się jakby mimo tego, że jakby bardzo patrzyłem na tą dużą rezerwą, no to jakoś tam się odbiło na mnie trochę, więc powiedzmy nie są to najlepsze dni w moim życiu aktualnie, ale jest nieźle, ale powiem ci, co według mnie jest pełnia zdrowia. Jak miałem takie momenty, że po prostu czułem się niemalże idealnie, jakby coś tam jeszcze można się przyczepić, miałem dość duże oczekiwania względem swojego zdrowia i swojego ciała, ale to było tak, że po prostu
wstaję rano, nie wiem, godzina 6:37 i ja mam taką samą moc do godziny 23, idę spać i jest cały czas tak samo. Bez względu na to, czy prowadzę 8 godzin szkolenia, a potem jeszcze piszę różne rzeczy, plus oczywiście tam dbam o tą aktywność, czy ja mam po prostu 12 pacjentów, jest po prostu cały czas moc. Czy ja po prostu jednego dnia zatem lepiej, czy gorzej, to ja po prostu cały czas na takim flow. No ale oczywiście później jest tak, że okazuje się, że człowiek nie jest nieśmiertelny i po prostu życie ściąga cię do parteru, ale to jest mniej więcej zdrowie, tak? I tego oczywiście życzę wam wszystkim. Krzysiek tutaj poruszył takie tematy, tak, pod kątem gdzieś tam, bo my dużo pracujemy, jak wiecie, jakby kinezjologią, jakby naszym ulubionym modelem zdrowotnym jest strada zdrowia i tak dalej, więc po prostu myślimy o takim wielopłaszczyznowym podejściu do zdrowia, no ale ten live nie jest specjalnie. Kończąc tak temat zdrowia, to powiem tylko o sobie, że rok czasu, od kiedy zacząłem właśnie pracować w projekcie, to mniej więcej po roku doszedłem do takiego stanu, przez to, że tam poznałem w ogóle te zagadnienia, troszeczkę ty popracowałeś też ze mną, doszedłem do takiego stanu zdrowia, że mówię, no wow, jakby mam bez przerwy właśnie energię, jest godzina 20, ja dalej jestem pełni sił, wstaję rano wyspany po 6 godzinach, full energii. Naprawdę piękny stan funkcjonowania i to jest droga, którą naprawdę warto przebyć i do której warto dążyć. Warto sobie ustalić po prostu cel, który mówi przede wszystkim, ja doprowadzę siebie do pełni zdrowia, tak, żeby móc edukować dopiero swoich pacjentów. Tak, dokładnie tak było. A dokładnie tak to powinno być i właśnie wtedy nawet jak jesteś w takim stanie, powiedzmy, średnim, a jesteś fizjoterapeutą, to może jakby twój właśnie taki powrót do super pełnej sprawności będzie też drogą, którą będziesz mógł wskazywać swoim pacjentom, że tak, ja byłem, między innymi na przykład to, że ja się zainteresowałem kinezjologią i tak dalej, to było to, że po prostu byłem w pewnym momencie w stanie bardzo kiepskim i po prostu zainteresowałem się i wiem w takim razie, i dużo osób pisze do mnie, tak, Patryk, oglądaliśmy twoje vlogi, wiem, że po prostu miałeś kiedyś po prostu mega duży problem z kręgosłupem i pomogło, i ktoś ci pomógł, czy ty mógłbyś pomóc teraz mi, tak? Ja mówię, okej, jakby znam pewien jakby sposób, wiem więcej, jak dużo rzeczy na to wpływało, więc możemy taką drogę spróbować przejść razem i to też jest pewien jakby sposób na to, jak ja mogę ewentualnie poszerzyć swoją ofertę i zacznę pracować z pacjentami. Wystarczy, że pewną drogę się przejdzie i później tych pacjentów się za rączkę poprowadzi tą samą drogą. Dobra, kurde, ale tutaj to jest tempo mówienia, ja po prostu piję kawę, wodę, nie wiem na co się zdecydować. W ogóle nie powinno się pić kawy, bo ona wysusza teoretycznie jakby wiesz, jakby głos, ja gardło. Ja to wiem. Dobra. Ale woda, spoczko. Więc zakładamy, że jesteśmy zdrowi, przybyliśmy drogę, wiemy co to znaczy być pełni zdrowia, wiemy też dobrze jak działa ludzki organizm. To jest ten moment, kiedy według mnie można tak szczerze zabrać się właśnie za promocję siebie. Można to też robić w trakcie, w sensie ta droga, wszystko jest ciekawe dla osób, taki backstage, nie? Ta droga tego jak ja wracam do pełni zdrowia, co robię, żeby uzyskać tą pełną zdrowia, to jest już ten moment, kiedy wy możecie zacząć się tym dzielić po prostu. Co wy robicie, czego próbujecie, na jakim szkoleniu jesteście, z kim po prostu dyskutujecie na ten temat. Wiesz co, czytacie, wszystko, jak spędzacie wolny czas, no nie? To wszystko jest po prostu backstage'em waszej pracy. Coś, co bardzo może zainteresować inne osoby, bo każdy z nas ma pewne problemy po prostu zdrowotne i jeżeli wyświetlają mu się takie rzeczy, jak ktoś wraca do pełni zdrowia, problemy, które ma bardzo dużo osób, nie wiem, słabo się wysypiam, niektórzy już w ogóle nie zwracają na to uwagę, że oni śpią po 11 godzin, wstają z tyranii po prostu jak po 20 godzinach jakiejś ciężkiej pracy i w sumie dla nich to już jest norma, nie? No to warto uświadomić ludzi, że to nie jest norma, że powinniśmy mieć energię i tutaj przechodzimy troszeczkę do promocji. Były fajne pytania w ogóle, o które troszeczkę bym się oparł z grupy terapeuta na swoim, bo były one dosyć konkretne. Tak, możemy się o nie oprzeć, bo będziemy sobie dyskutować, potem może zrobimy sobie taki, bo widzę, że też pytania się pojawiały tutaj, na Facebooku. Na Instagramie, ale wiadomo, że Instagram nie jest po to, żeby zadawać jakieś fajne, konkretne, merytoryczne pytania. Facebook już jest bardziej po to. Ale wiesz co, powiem ci jeszcze, jak mówiłeś o tym, to mi się zawsze pojawił taki tekst, na przykład jak ktoś zaczyna, nie wiem, na przykład tworzyć bloga, tak? To są zawsze takie dwie szkoły, dwie warianty, jak tego bloga stworzyć. Pierwszy wariant jest taki, że już jesteś specjalistą w danej branży i po prostu dzielisz się swoją specjalistyczną wiedzą i on jest spoko, ale drugi jest taki, że pokazuje twoją drogę do zostania specjalistą. I na początku bierzesz tematy, które są
powiedzmy mniej specjalistyczne, ale mhm. mogą interesować dużą ilość osób, a później ty sam stając się specjalistą, po prostu jakby twoi widzowie, którzy z tobą podążają, też taką wiedzę nabywają razem z tobą, tak? I to jest spoko w sytuacji, kiedy na przykład my mówimy, że fajnie budować swoją markę osobistą poprzez social media, będąc już na studiach, bo już na studiach, co by nie mówić, często wiesz dużo więcej niż po prostu przeciętny Kowalski o jakby dojścia do pełni zdrowia, o fizjoterapii i tak dalej, ale później jak jesteś coraz lepszym specjalistą, no to ta wiedza twoja jest już po prostu już konkretniejsza, tak? I po prostu docierasz też trochę do innych ludzi wtedy, ale po prostu twoi widzowie stają się coraz bardziej wyedukowani dzięki tej wiedzy. Czy ty, mówiąc o tym, chciałeś po prostu odpalić sobie te komentarze, które pojawiły się? Tak, tak. Ja tylko wam powiem taką ciekawostkę jeszcze odnośnie tej grupy Trapot na swoim, bo ona powstała w bardzo ciekawy sposób. Powstała dlatego, że mieliśmy po prostu grupę, projekt masaż, grupa praktyków masażu i po prostu my nie mieliśmy pomysłu na nią. Co to by dużo mówić? No nie, bo zrobiliśmy sobie kiedyś grupę tak, obo wszyscy robili grupy, no i stwierdziliśmy, że i tam ludzie się dodawali, zrobiło się tam 7 tysięcy ludzi praktycznie. No i jakoś tak po prostu ostatnio sobie patrzę na tą grupę i tak patrzę, mówię, Boże, ona po prostu tak, no ginie tam ta grupa, ona po prostu przestanie długo istnieć, bo my za bardzo nie wiemy, co tam wrzucać, nie chcemy duplikować specjalnie treści na tej grupie. I okazało się, że po prostu wystarczyło zrobić jedną rzecz i tam nie było specjalnie dużego zaangażowania. Zmieniliśmy tak naprawdę kilka tygodni temu nazwę grupy z grupa praktyków masażu na grupę terapeuty na swoim, bo chcieliśmy zacząć promować bardziej treści takie biznesowe, rozwojowe. I się okazało, że tam po prostu zaczęły padać w ogóle inne komentarze, inne pytania, inne zaangażowanie i coraz więcej osób zaczęło w ogóle do tej grupy chcieć dołączyć, więc to jest w ogóle fajna sprawa, jak tak naprawdę jakaś idea, tylko nazwa może przyciągnąć kompletnie inną grupę odbiorców i zwiększyć zaangażowanie, więc to też w kategoriach... Też takim wkładem energii, który jest no, stosunkowo mały, nie? Tak, tak, tak. Jest tutaj pytanie Magdy, która no jest mocno w temacie tego właśnie tytułu w ogóle, tego live'a. Magda napisała, jak przekonać pacjentów, że powinni wybierać fizjoterapię, a nie lekarza rodzinnego albo tabletki bólowe. Przede wszystkim my, fizjoterapeuci, powinniśmy sobie z tego zdawać sprawę, o czym mówiliśmy teraz. I spójrzcie na Patryka. Patryk wyprodukował już troszeczkę tych filmów na swoim kanale. Łącznie masz tych wyświetleń, myślę, że spokojnie ponad 1 000 000 osób przewinęło się przez twój kanał, obejrzało jakieś różne formy autoterapii, jeszcze jest do tego projekt masaż, dużo lat działalności, Facebook i tak dalej, pewnie jest to grubo ponad 1 000 000 ludzi i ci wszyscy ludzie, już im troszeczkę zaświtało w głowie, że okej, okay, może nie tabletki bólowe, może fizjoterapia, tak? To co robiłeś, to po prostu produkowałeś te treści były edukacyjne dla tak naprawdę wszystkich ludzi i problem jest taki, troszeczkę teraz spłycę, jakby ty jesteś jeden, nie? Mm. Gdyby takich ciebie było 20 w Polsce, to jest oczywiście więcej osób, które promuje fizjoterapię. Nie mówię, że jesteś tutaj jedyny na rynku, jest tego znacznie więcej w setkach, ale gdyby tych ludzi było naprawdę dużo i dużo osób uświadamiałoby innych ludzi przez jakąkolwiek formę uświadamiania, Facebook, internet ogólnie, ale też umieć się pochwalić przy rodzinnym stole, nawet przy spotkaniu ze znajomymi, że hej, jakby ja robię fizjoterapię, to nie jest do końca tylko, nie wiem, jakiś lepszy masaż czy coś. Warto to robić, warto myśleć w ten sposób, bo jeżeli będzie nas więcej, ludzie będą bardziej świadomi, że tabletki bólowe to nie jest może najlepsze rozwiązanie na ból czegokolwiek. Warto wybrać się do fizjoterapeuty. Im więcej ludzi będzie o tym mówić, tym też dla nas będzie po prostu lepiej, bo no wy też się spotykacie z problemami uświadamiania pacjentów na temat tego, że tabletki bólowe, jakieś niedbanie o swoje zdrowie jest po prostu złe. Jakby to musi iść oddolnie, tak? Bo niektórzy jakby liczą na to, że to musi wziąć jakby państwo w swoje ręce, tak? To musi wziąć Krajowa Izba Fizjoterapeutów w swoje ręce, to musi wziąć jakieś stowarzyszenie. No tak naprawdę to powinno zależeć nam i ja uważam, że większość inicjatyw powinno jednak wychodzić oddolnie, tak? Czyli po prostu my chcielibyśmy, bo oczywiście wiadomo, tak? Jakby fajnie byłoby prowadząc czy swoją działalność, czy ewentualnie gdzieś tam budując swój wizerunek w internecie, mieć jakieś cele. Zarówno takie cele,
powiedzmy małe, typu chcę mieć więcej pasów, żeby mieć więcej pieniędzy. To jest spoko, tak? Ale to tak naprawdę jest taki cel, on jest bardzo płytki, powierzchowny i fajnie jakby coś za tym szło większego, tak? Czyli ja bym chciał docelowo, bo tak, ja mam taki ogólnie cel, między innymi też po to też jest Neuroklub, w ogóle mamy taki wspólny cel z Maćkiem, że my byśmy chcieli po prostu, żeby zawód fizjoterapeuty, żeby praca, może inaczej, bo my się czasami też troszkę momentami nie utożsamiamy tylko z fizjoterapią, więc to jest jakby trochę taki mały problemik dla nas, ale że po prostu bycie terapeutą na przykład manualnym, załóżmy, to jest coś w ogóle, to jest premium, tak? To jest jakby pewnego rodzaju zaszczyt i to jest coś, że jak ty posiądziesz tą wiedzę, to ty po prostu już jest załatwione, tak? W sensie po prostu ludzie do ciebie uderzają, ty się jakby cieszysz, że po prostu robisz takie świetne rzeczy, pomagasz tym ludziom dojść do sprawności i tak dalej i to jest po prostu fajne, tak? Czyli po prostu to jest taki, tak jak teraz się mówi na przykład, nie wiem, o programistach, tak? Ktoś mówi, jesteś programistą, nie? No to tam pewnie robisz ciekawe rzeczy i kupę się na zarabiasz, tak? No tak. No to chcielibyśmy teoretycznie, żeby tak było też z terapeutami, a plus, żeby oni mieli pewnego rodzaju taką misję, tak? Że jednak oprócz tego, że dobra, te usługi to są usługi premium, które rzeczywiście pomagają znacznie, więc po prostu gdzieś tam są dumni z tego, że takie rzeczy robią, a przy okazji gdzieś tam okazuje się, że spełnia takie swoje, powiedzmy, te mniej ważne, powierzchowne cele, typu po prostu no, zarabianie uczciwie, tak? Że po prostu było ich stać na normalne funkcjonowanie, na zadbanie też o siebie po prostu i swoją rodzinę. Więc no, to było dobre. Celem Neuroklubu faktycznie jest zarazić troszeczkę tą ideą i wszyscy po prostu na niej zyskujemy, bo im więcej osób się o tym dowie, tym lepiej, no naprawdę dla świata. Jakby to już jest tak idące bardzo daleko, jeżeli chodzi o wnioski, ale taka jest prawda w sumie, jakby troszeczkę wpływamy na to, że ludziom żyje się lepiej, a jak ludziom się żyje lepiej, no to jest po prostu tak, lepiej. Czyli ty chciałbyś powiedzieć przez tą swoją całą ideę związku i zahaczenie o Neuroklub, że Neuroklub jest po to, żeby zebrać takich 20 mnie, którzy chcą zapierdzielać. No żeby nie myśleć też w kopii Patryka, bo... Nie, znaczy nie kopii, chodzi o chęć, są, no nie? Są ludzie, jakby pracujący w projekt masaż terapeuci, którzy nie mają swoich... Praktycznie nie mają swoich, nie prowadzą socjali. Jakby. A już praktycznie wszyscy tak. Już praktycznie wszyscy tak. Ale jakby co jest istotne, co chcę powiedzieć, to to, że to są ludzie, którzy pracowali też bardzo długo, mają wiedzą, co potrafi fizjoterapia i oni mimo wszystko, że nie kładli jakoś tak dużo pracy na to, żeby zbudować sobie jakieś social media, to i tak tych pacjentów mieli full. Tak, zgadza się. Zajęło to oczywiście no, dłużej, sporo może nawet dłużej, ale... Ale też da się w ten sposób, jakby będziemy na pewno o tym opowiadać. Będziemy o tym mówić, dokładnie, ale no, ja też mam taki cichy pomysł, że po prostu tam gdzieś tam znajdziemy w tym Neuroklubie, bo tam też to jest takie trochę nieoczywiste, co my tam będziemy robić specjalnie i się, bardzo się cieszę, że po prostu już na dzień dzisiejszy 140 osób zdecydowało się na to. No ja mam nadzieję, że tam będzie takich 10-20%, które po prostu zakasają rękawy, powiedzą, dobra, zróbmy coś, żeby ta fizjoterapia po prostu była konkret i wtedy będziemy mogli sobie jakieś fajne spoty wyprodukować, dlaczego by nie, przecież będziemy mieli też finanse, żeby takie rzeczy fajne porobić, więc może coś z tego rzeczywiście mega dużego się wykluje, także jakbyście chcieli być częścią czegoś większego, to jest taka szansa, będziemy mieli pół roku na to, żeby próbować przeedukować trochę Polskę, że fizjoterapia to jest po prostu coś mega fajnego i będziemy wychodzić z tą inicjatywą oddolnie. Dobra, ja sobie odpalę, bo tutaj po prostu tych okienek mamy tyle, że ho, 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 ho. Zostało nam jakieś... No, jeszcze trochę czasu mamy. Tak, mamy trochę czasu. Dobra, tam też takie padło pytanie, dość ciekawe. Czy można promować się skutecznie poza social mediami? Mam sporą grupę dobrych pacjentów, którzy nie korzystają z social mediów i jest to skutek świadomego wyboru stylu życia. Tak, jest coraz więcej takich osób, znaczy nie wiem, czy coraz więcej, ale to jest jakoś tam popularne, że jednak odcinam się od social mediów, bo się okazuje, że ten natłok informacji, o czym na przykład my mówiliśmy też w neurofreakach, tak, że po prostu jesteśmy zalewani treścią, co nie sprzyja na przykład po prostu naszemu funkcjonowaniu i po prostu zdrowiu psychicznemu. Więc to, że ludzie nie mają w social mediach, spoko, ale ludzie szukają dobrych treści, tak? Nie trzeba robić social mediów. Można robić jakby bardzo fajną robotę lokalnie. Tylko wiecie, żeby tak naprawdę promować jakby siebie, swój gabinet, to trzeba spełniać kilka rzeczy. Po pierwsze trzeba wiedzieć, co ja w ogóle chcę w tym gabinecie robić, czyli z kim ja chcę pracować, kto jest moją grupą odbiorców i jak już będę wiedział, kto jest moją grupą odbiorców stricte, tak po prostu mega super szczegółowo, to ja wtedy będę wiedział też, gdzie oni są.
i mogę po prostu uderzyć sobie na jedną siłownię, do drugiej siłowni, do gabinetu psychoterapii, do gabinetu optometrysty, do gabinetu stomatologa, do szkoły ewentualnie. I tak naprawdę, słuchajcie, jest mega dużo specjalistów, którzy chcą współpracować z fizjoterapeutami, ale jeszcze o tym nie wiedzą, bo nie wiedzą, jakie kozackie rzeczy my robimy. I na przykład to też jest fajne, bo jak ja jakby nie myślałem w kategoriach, że chcę współpracować z różnymi specjalistami, to oni często się do mnie odzywają, mimo tego, że już nie mam czasu, jakby wszystko po prostu stwierdzam, że nie, sorry, ale przykro mi, no jakby jestem jeden, nie, ale po prostu oni poprzez choćby kanały dowiedzieli się, że po prostu fizjoterapia jest mega fajną sprawą i gdzieś tam są osoby, fizjoterapeuci, którzy łączą to z emocjami, więc gdzieś tam psychoterapia. Z treningiem można to trenerzy, tak? A dużo lekarzy gdzieś tam do nas, do gabinetu Berg Massage odsyła swoich pacjentów, bo wiedzą, i to różnych lekarzy, tak? I zdarzało się okulistów, i zdarzyło się laryngologów, zdarzało się ginekologów, więc tak naprawdę dużo fajnych rzeczy. Tylko oni muszą po prostu wiedzieć, że robicie po prostu fajne rzeczy. Stąd tak naprawdę mi na przykład osobiście ciężko jest wykminić, jak można dotrzeć do dużej ilości osób, nie używając internetu na przykład. Ogólnie można i nie można. Bo są oczywiście sposoby na promocję offline i ja też jestem takim człowiekiem, oczywiście działam w troszeczkę innej branży niż fizjoterapia, ale ja jakoś specjalnie nie kładłem nigdy nacisku na to, żeby pokazywać się mocno w social media, nie dlatego, że mi się nie chciało albo nie wiedziałem jak, w zasadzie nie czułem jeszcze tak bardzo takiej potrzeby robienia tego, bo ja nigdy nie musiałem szukać klientów. I jeżeli chodzi o promocję offline, to pojawia się tutaj pojęcie umiejętności miękkich. Czyli rozmowy z ludźmi, umiejętność tego, że jeżeli jesteś fizjoterapeutą, to w trzech zdaniach, jak ktoś się ciebie zapyta, co robisz, to ty potrafisz powiedzieć, że zajmujesz się fizjo i że ta usługa jest mega spoko i że troszkę czyli to tak zwany elevator speech trzeba dokładnie mieć opanowane. Dokładnie tak, trzeba mieć opanowane przedstawienie siebie w trzech zdaniach i najlepiej w takich zdaniach, że ktoś jeszcze się tym zainteresuje i będzie sam pytał o to, bo wtedy rozmowa się przyciągnie i można jeszcze więcej powiedzieć. Także umiejętności miękkie, rozmawianie z ludźmi, a to co też dzieje się na kursach, ja czasami bywam na kursach z fizjoterapii, bo gdzieś tam, nie wiem, robię zdjęcia, coś tam nagrywam dla projektu, a są ludzie, którzy, fajne jest to, że u was jakby można się przedstawić na samym początku, powiedzieć skąd się jest, co się robi, bo to już jest networking i ogromna liczba pacjentów może się wziąć też z tego, że nie ty masz zbudowane socjale, ale jakiś twój znajomy ma mocne socjale i ktoś go pyta, hej, znasz kogoś, nie wiem, w Łodzi, w Bydgoszczy. I jeżeli tylko na tym kursie zapoznacie się z ludźmi, przedstawicie się, pokażecie, że jesteście spoko ludźmi, już nawet nie chodzi tak bardzo o te umiejętności twarde, jakie wy macie. Kwestia tego, że jesteście spoko ludźmi, dobrze się z wami gada, jesteście otwarci na innych, to ci ludzie też będą was nagle polecać. Na kursie u was jest po 28 osób, a to jest ten moment, kiedy wy możecie się przedstawić branży, bo warto szukać potencjalnych pacjentów już w branży fizjoterapeutów, poznawać innych fizjoterapeutów, utrzymywać z nimi jakiś kontakt. Oczywiście jakby, no wiecie, musicie się szczerze tym interesować, nie? Nie możecie udać, że o hej, człowieku, jakby interesujesz mnie znaczy da się to zrobić, ale nie ma to specjalnie sensu. Jeżeli naprawdę interesujecie się fizjoterapią, to gadacie z ludźmi, budujecie zainteresowanie u siebie i ten networking dzieje się po prostu później już sam, tak? Coraz więcej ludzi dowiaduje się o was, ludzie z innych miast, inni fizjoterapeuci polecają was. Jeszcze podam jeden przykład, jak ja w ogóle zacząłem pracę w projekcie. Coś, co będzie dosyć zabawne. No, rodzinna po prostu wigilia u mojej cioci, któryś tam dzień świąt. I Krzysztof, czym ty się w ogóle zajmujesz, nie? Bo to było po tym, jak ja skończyłem matury, więc opowiadam troszeczkę o tym. I przez to moja siostra cioteczna, która jest fizjoterapeutką, oznaczyła mnie na poście u ciebie, jakby, tak, że szukasz montażysty, nie? I to jest w sumie jedyny powód, dla którego ja zacząłem pracować w projekcie, inaczej bym się prawdopodobnie o nim nie dowiedział. I to był marketing po prostu przy stole wigilijnym, nie? No ale też umiałem powiedzieć, co robię, jakby zainteresowałem troszeczkę tym ludzi. W jej głowie już zapadło to w pamięć i mnie po prostu oznaczyła pod takim postem. Tak samo ludzie będą was oznaczać, jeżeli wy tylko macie umiejętności miękkie, rozmawiacie z ludźmi, jesteście otwarci,
Trochę szkoda jest przyjechać na kurs fizjo i siedzieć tak cały czas z boku, nie gadać z ludźmi. Powiedziałeś super rzecz, a tutaj jeszcze Marta napisała bardzo fajną rzecz, bo napisała właśnie, że ilu ludzi bardzo nie lubi właśnie tego przestawiania się na kursie. I w tym momencie, na przykład tak, i uwaga, od temat jutra. Jest gruby. Jutro zaczynam kurs masaż kanałów bokich i w tym momencie już mi zaświtała kolejna rzecz, teoretycznie jaka będzie moja tak naprawdę intonacja tego, że to przestawianie się po prostu jest kluczowe, bo jak fizjoterapeuci wstydzą się powiedzieć coś o sobie innym fizjoterapeutą, to tak naprawdę, sorry, ale już, i ja, słuchaj, było kilka razy tak, i to była moja obserwacja na przestrzeni na ponad 4 lat. Osób, które po prostu wyszły, powiedziały pach, 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 że tutaj jestem stąd, zajmuję się terapią urokinologiczną, albo na przykład chcę zajmować się tym, bo widzę, że to jest po prostu super, kobiety o tym nie wiedzą, mówię, i tak w głowie ci pojawi się, o, tu jest po prostu osoba, która będzie po prostu miała pełne ręce roboty niedługo, tak. Bo ona po prostu jest w stanie opowiedzieć super rzeczy o rzeczach, których jeszcze nie robi. Więc jak ona zacznie to robić, to będzie po prostu rakieta niesamowita. I u nas w branży, czyli jak ty mówisz, coworking, tak? Takie zajęcia coworkingu. Networking. Przepraszam, networking. Coworking to w ogóle co innego. Networking. On u nas w branży nie istnieje. No, nie ma networkingu dla fizjoterapeutów. Może powinno być takie miejsce, żeby. Zjazd absolwentów. Tak, dobra, czasami zdarza nam się robić. Wiesz co, trochę nie myślałem o zjeździe absolwentów w ten sposób, aczkolwiek ja zawsze mówię do ludzi, słuchajcie, wypowiadajcie się na strefie absolwenta, na grupach, które robimy, dlatego żeby inni fizjoterapeuci widzieli w was po prostu potencjał, bo tak naprawdę, no ale my wysyłamy sobie, tak, znajomym. Ja po prostu miałem, a teraz nie wiem, bo jeszcze mam pauzę w pracy z pacjentami, bo myślę nad jakimś hardkorowo w ogóle wzrostem ceny i zastanawiam się, to jak... To jest to pytanie, pogadamy. Jest takie to pytanie i za chwilę może sobie do tego uderzymy i kurde, wiesz co, zgubiłem teraz jakby wątek. O, zjazd absolwentów. A właśnie, i mówię, słuchajcie, mówcie, bo po prostu ja na przykład miałem niesamowitą ilość pacjentów od innych kursantów, nie dlatego na przykład, że byłem lepszy, tylko dlatego, że po prostu nie byłem w ich mieście. Tak. A oni mają znajomych, tak? Na przykład jak Krzysiek by szukał po prostu terapeuty dla swojej mamy, która jest sieradza i mimo na przykład, że znam dobrego terapeuty, ale jestem sorry z Warszawy, to ja potrzebuję kogoś sieradza. I w tym momencie na przykład ja nie znam nikogo z sieradza. Znasz jakiegoś dobrego terapeuty z sieradza? Niestety nie. Niestety nie. Ale z Łodzi już paru kojarzę. A z Łodzi już tak, z Łodzi już kojarzymy, więc fajnie, żeby po prostu te wasze imię, nazwisko i to, czym zajmujemy się, wryło się w głowę jak najwięcej ilości nawet terapeutów, tak? Więc sprzedawanie, bo niektórzy robią taki błąd, że ogłaszają siebie jako terapeuta po prostu na grupie dla terapeutów. To jest mega kiepskie. To po prostu nie służy niczemu. Ale jakby odpowiadanie rzeczowo na komentarze inne, pomaganie ludziom. Na YouTubie w ogóle się często pojawiają komentarze ostatnio pod Neurofreakami, hej, znacie trenera pracującego podobnie z Łodzi, tak? I ja takich komentarzy na projekt masaż u ciebie widziałem sporo. Hej, znacie kogoś pracującego podobnie stąd. A jakby ktoś napisał, że na przykład ja prowadzę, i tak, to jest moja strona, mam podobne podejście do Patryk, ja wchodzę, mówię, kurde, my myślimy podobnie, bierz tego, nie znam go, ale bierz tego typa, no nie? No. Wydaje się być rozsądny. I zobaczcie, to może być reklama, tylko że ludzie pytali, czy można się promować nie będąc w social mediach. Tak, ale nie można promować się nie robiąc nic, bo ludzie niektórzy tak myślą, że puszczę gdzieś tam notkę gdzieś w... po prostu w gazecie albo w radiu i pacjenci mi spłyną. Nie, po prostu trzeba gdzieś wyjść do nich w jakiś sposób. Jak nie lubisz social mediów, wyjdź fizycznie, tak? Zrób sobie jakieś warsztaty na siłowni, zrób sobie jakiś po prostu dzień otwarty. Gdzieś tam tych możliwości jest po prostu niesamowita ilość, a nie wiem, napisz do kogoś, żebyś był fajnym gościem w podcaście u tej osoby. Nie musi prowadzić swoich rzeczy, ale po prostu muszą... Tak, tak, w ogóle no, ostatnio mieliśmy przykład. A tutaj wspomnę o podcast o Zmierzchu, gdzie jedna osoba, która była u nas na summer campie, też Paweł znalazł się po prostu w podcaście, bo był pacjentem u Marty, chyba to jest Marta. Niedźwiecka. Ja słucham tego podcastu, wczoraj prawie połowę jechałem sobie rowerkiem do domu, to słucham sobie podcastu. I był u niej po prostu pacjentem. Ona była u niego pacjentką. I tak. już wiem, co tam się zaszło. No, gość po prostu miał, tak w cudzysłowie, dobrze gadane, tak, dobrze im się rozmawiało. Wpadnie do mnie na podcast, tak? Już świetna po prostu promocja, a nie trzeba dużo. To są takie wszystko małe jakby detale, małe rzeczy i
nie warto myśleć o tych rzeczach, że okej, to ja teraz będę, nie wiem, uczyć się. Warto po prostu przeprowadzić tą zmianę na poziomie myślenia o fizjoterapii, tak? Bo każdy nasz po prostu czyn, każde nasze słowo wypowiadane na ten temat będzie już miało inny ton. Wy też musicie być wiarygodni. Jeżeli sami nie wierzycie w fizjoterapię, to musicie coś sprawić, musicie po prostu zainteresować się tematem i uwierzyć w nią. I dopiero wtedy będziecie mogli zarażać innych. Tutaj troszeczkę przechodzimy do promocji, możemy przejść do promocji online, bo czym jest promowanie siebie w internecie? To jest bycie sobą, takim jak jesteście po prostu na żywo wśród ludzi, a tylko wrzucanie tego w internet. I w sumie to niczym więcej. To, jaka droga wam najbardziej będzie pasować, czy to będzie forma pisana, czy to będzie jakiś filmik, czy to będzie Instastory, czy wy sobie założycie TikToka i wrzucicie sobie filmik, jak troszeczkę, nie wiem, tańczycie i powrzucacie tam napisy i to już będzie edukacyjne, no nie ma to tak bardzo znaczenia. Jakby ważne jest to, żeby działało to po prostu na poziomie podświadomości już wam, żeby te wszystkie rzeczy zrobiły się za was. Wy jesteście zajarani fizjoterapią, powrotem do zdrowia, jeżeli nie jesteście w pełni zdrowia i te rzeczy będą działy się same. Marta tutaj też napisała, jeszcze się odniosę do tego pytania, jakby jak ciężko jest się przedstawić niektórym na początku kursu. Warto się zastanowić, dlaczego jest mi się ciężko przedstawić, bo w sumie nie powinno tak być, że ktoś ma problem z przedstawieniem samego siebie. No tak, no nie. Jakby okej, no ktoś ma z tym problem, no to iść dalej. Dlaczego mam problem z przedstawieniem samego siebie? I to, co ma dużo osób, no to faktycznie, no kurczę, jakieś tam, no niby jestem fizjo, ale te umiejętności to mam takie, no nie wiem, czy mi no, ale czy to pomaga ludziom. Są pisanie tacy... CV można zrobić na dwa sposoby. Jedno po prostu jarasz się, jak duże masz doświadczenie, po prostu piszesz, że jaki ty nie jesteś, ale to trzeba mieć duże doświadczenie do tego. A drugi to jest taki, że piszesz, jaki to ja nie będę. Tak, tak. I to też jest w ogóle świetny wyróżnik na rynku. W ogóle napisanie w CV nie w stylu tabelka, tutaj wydarzenia z życia, skończyłem swoje, szkołę, nie? Studia, nie? Plany, hej, przeczytałem taką i taką książkę o komunikacji z ludźmi, lubię w ogóle rozmawiać z ludźmi, jestem otwarty na różne formy, szybko się uczę. Tak, albo w planach, że w 2000 tym roku chcę zrobić takie szkolenie, żeby móc pracować po prostu z pacjentami, którzy jaram się po prostu tak. Zrealizowałem w ogóle wszystkie plany z ubiegłego roku, troszeczkę napisać o sobie, to już was wyróżnia w jakiś sposób i no, jak pracodawca przegląda 30 CV, i widzi na każdym to samo, to on je po prostu przerzuca. Jak widzi CV, który już wygląda inaczej, a jeszcze ma jakąś treść w sobie po prostu pisaną, jakąś historię w tym, no to on się na tym skupi i uwierzcie mi, zapamięta. Nawet jeżeli was nie zatrudni, to może ktoś z jego branży powie, wiesz co, szkoń fizjoterapia, a on tak, ej, wiesz co, było takie jedne CV, może ci podrzuca, odezwij się do gościa. Jakby no, musicie myśleć o tym, że te okazje są tak naprawdę troszeczkę wszędzie, nie? Jakby wasz marketing, budowanie waszej marki dzieje się po prostu bez przerwy. Nawet przy wigilijnym stole, przy waszej rodzinie, takie zamknięte grona. I teraz tak, jak na przykład, bo tutaj widzę, że tam pod Martą jeszcze ktoś napisał, że tak, dużo osób drugiego, trzeciego dnia się gdzieś tam ośmiela po prostu gdzieś tam wyjść troszeczkę z tej strefy komfortu. Jak wiecie, że macie problemy z powiedzeniem komuś o tym, kim jesteście, czym się zajmujecie, czym się chcecie zajmować, będzie zajmować, to po prostu, kurna, napiszcie to sobie, no nie? Tak. Po prostu usiądźcie i napiszcie sobie te cztery zdania, żeby po prostu móc powiedzieć jakieś super rzeczy tym ludziom. I może nie specjalnie, bo po prostu jak ja przedstawiam siebie, to tam mówię słowo, to po prostu niesamowity, co to nie ja, a później ktoś ma powiedzieć coś o sobie, to tak, więc może po prostu teraz będę zamieniał trochę kolejne, żeby ludzie powiedzieli coś o sobie, a na końcu ja tam cyk o sobie trochę rzeczy, bo po prostu no mi jest łatwo, przedstawiam się wielokrotnie, ale też mam, miałem na początku zapisane na kartce po prostu, co ja chcę powiedzieć, no i po prostu ten elevator speech jest spoko, ale powiem ci, że ja teraz, żeby nie było tak, każdy ma jakieś po prostu, zmaga się z różnymi rzeczami i na przykład ja nie miałem, ale powoli zaczynam mieć problem, żeby na przykład ludziom znajomym mówić, czym ja się zajmuję, bo trochę odjeżdżam w różne dziwne kierunki i wiem, że po prostu w tym momencie trzy zdania to będzie, nie wybronię się tym, w sensie jakby, no to nie to, że wybronię, bo sobie to mi to nie zależy specjalnie, w ten sposób, żeby się przed kimkolwiek bronić, ale że będzie mi ciężko tak naprawdę, żeby on zrozumiał sedno, czym ja się na dzień dzisiejszy zajmuję. No ja to, wiesz, co chodzi? Ja to też doskonale rozumiem. Ale to jest zadanie dla mnie. Ale to jest też, rzucałeś kiedyś hasło,
Formatowanie mózgu. Że znam jakieś hasło formatowanie mózgu. I no. Ludzie sami pytali, nie? Tak. Programowanie. Formatowanie chyba było. Formatowanie, no. Programowanie. Że będę programist od ludzi i będę formatował mózgi, no nie? Tak, i ludzie już jakby sami też dopytywali, że tak. Co to jest, o co chodzi, tak, zainteresowani tematem. No, można podejść do tego kreatywnie. I znowu się odniosę do tego, że komu ktoś jakby nie chce się za bardzo przedstawiać, no to jest też taki moment, że ciężko jest być kreatywnym. Ja wiem to po sobie, bo pracuję w branży kreatywnej. Ciężko jest być kreatywnym, kiedy jest się znowu człowiekiem dojechanym, tak? Mhm. Dlatego na początku wspomnieliśmy sporą część tego live'a o powrocie do zdrowia, po to, żeby nasz mózg po prostu funkcjonował w dobry sposób. Patryk często opowiada o przykłady swoich pacjentów, którzy gdzieś tam po pracy manualnej, ogarnianiu siebie na różnych polach, ruch, troszeczkę dieta, ci ludzie nagle zaczynają myśleć w ogóle inny sposób o swoim zdrowiu, że ja poprawię relacje z ojcem, że hej, może ja w ogóle zmienię swoją pracę, tak? Jeżeli wy dojdziecie do pełni zdrowia, to podobne po prostu kwestie myślenia zaczną pojawiać wam się w głowie. Kurczę, może te zarobki u mnie to jest, to ja nie jestem z tego zadowolony, powinien zrobić więcej. W ogóle, nie wiem, ten NFZ, czy ten gabinet, czy to miejsce, w którym przyjmuję, strasznie mnie irytuje. Czas to zmienić, tak? To są przemyślenia, które pojawiają się w głowie dopiero wtedy, kiedy my mamy w głowie na nią przestrzeń, nie jesteśmy dojechani, nie jesteśmy przeciążeni na co dzień tymi informacjami. O tym jest pierwszy odcinek drugiego sezonu podcastu Neurofiki, więc jak ktoś też jest zainteresowany, to tam może odeślę. Tak. I myślę, że tak powoli, bo jeszcze tutaj fajne Daria napisała i to też się pojawiało, tak, że Daria napisała o tym, że my często jako środowisko terapeutyczne lubimy się jakby powiedzmy ścigać się ze sobą, a niekoniecznie współpracować. No to jest jakby, ja za bardzo nie rozumiem specjalnie tego, ale po prostu im więcej osób zacznie współpracować, bo wiecie, jakby problem jest taki, żeby nie wytykać błędów ludzi innych, tylko po prostu współpracować. Naprawdę tych pacjentów nie zabraknie dla nikogo, tak? Tak, tak. Bo tak. Wszyscy są naprawdę. Jest niesamowita duża ilość osób, która po prostu nie ma zielonego pojęcia, w czym wy im możecie pomóc i ich po prostu trzeba ściągnąć i to trzeba zrobić sobie współpracą, tak? Tworzyć sobie teamy. To nie oznacza, że musicie zrobić super holistyczną klinikę, która będzie miała różnych specjalistów, będzie fizjoterapeuta od tego, tylko po prostu wymieniać się kontaktami. Mm-hmm. Ja na przykład mam kilka fajnych osób w Warszawie, też terapeutów, którzy pracują inaczej albo nawet trochę podobnie do mnie i my się wymieniamy pacjentami. I jest za chwilę tak, Mateusz, dzień dobry, ja jestem od Mateusza tutaj, bo mnie wysłał do pana, bo coś tam chciał, żeby pan sprawdził. Albo ja wysyłam do Pauliny, albo gdzieś tam dalej, do Kuby i tak dalej, do różnych specjalistów i my musimy z sobą współpracować po prostu, ale to wy musicie oddolnie wyjść po prostu, bo jakby, jeżeli na przykład, powiedzmy, na przykład takiej Darii, Daria na przykład, powiedzmy, okej, zauważa, że taki problem jest, ale sama na co dzień nie współpracuje i nie robi jakichś tam teamów i nie wspiera innych fizjoterapeutów, no to sorry, ale to są takie bardzo powierzchowne frazesy, a powinniśmy jednak zatopić się tutaj, jak już wiemy, że ten problem jest i coś z nim zrobić samodzielnie i się okaże, że inne osoby jakby zobaczą, że można tak, to jest fajne i przede wszystkim olać osoby, które po prostu fajne na kursie terapii nerwomięśniowej, bo wiecie, jakby my tam pracujemy pod kątem kinezjologii stricte stosowanej, to nie jest specjalnie base of medicine, a jakby nauka oparta na dowodach naukowych jeszcze. I tam ktoś się pytał, jak sobie na przykład radzimy z osobami, które po prostu jakby nie wierzą w to, albo po prostu są takie nakierowane, że jak czegoś nie ma w badaniach, to nie działa. Nie radzimy sobie, po prostu jakby wiemy, że oni istnieją, oni wiedzą, że my istniemy, ale my po prostu nie wchodzimy w relację specjalnie żadną i nikt nikomu specjalnie jakby w żaden sposób stara się nie szkodzić, a jednocześnie wyszukujemy osoby w Polsce, które robią takie rzeczy, żeby po prostu móc się wspierać, móc wysyłać sobie pacjentów, móc się edukować, nakręcać się nawzajem. I ja na przykład mogę dać taki przykład Marcela Mieszkowskiego z Fizjopaszyn, który po prostu my tak się jakby czasami świadomie się delikatnie wspieramy, bo gdzieś tam jak miałem jakiś taki mini problemie i tam zadzwonię do Marcela, co on jakby tutaj zrobił, albo on do nas ewentualnie jak coś tam chciałby dowiedzieć, plus on zobaczy, o Marcel robi coś fajnego, to ja zrobię coś lepszego, tylko trochę inaczej, a potem właśnie już widzę, że my zrobiliśmy, ale Marcel robi coś podobnego. I to jest super, tak? I to jest fajne, jakby nikt nie ma specjalnie z tym żadnych problemów, więc zachęcam tego typu podejście. Naprawdę rynek jest ogromny i myślenie w kontekście, że kurczę, jakby
Stąd ten tytuł. Ja chcę mieć dobrze i nie będę promować innych ludzi. No nie, jakby wdzięczność do innych, jeżeli podeślecie komuś pacjenta, to on pamięta o was, on jest wdzięczny i kiedy po prostu będzie ta sytuacja wyglądała odwrotnie, to on chętnie was poleci. Okaże się, że odesłanie jakiegoś pacjenta przyniesie wam dwóch kolejnych, nie? I musicie myśleć po prostu troszeczkę o tym w ten sposób. Nie ma co być zbyt zawistnym, zazdrosnym, ale myślę, że osoby, które są przedsiębiorcze, wiedzą, że naprawdę jeżeli chodzi o budowanie jakiegoś biznesu, to chciwość nie popłaca. Wiesz co, tu pewnie będziemy powoli zaraz będziemy kończyć, ale ja już tutaj klik na Instagramie, sorry Instagram, ale właśnie muszę was wyłączyć, bo to ostatnie sekundy. Inaczej także się nie da. Trzymajcie się, ewentualnie na Facebooku będziecie mi dodatkowo i my tego live'a wrzucimy jeszcze na YouTube jak coś. Jeszcze o jednej rzeczy powiem, znowu w kontekście tej wiary w fizjoterapię. Głupio tak. To brzmi, ale chyba wiecie, o co mi chodzi, jak już tak się nagadałem. Ostatnio rozmawiałem właśnie też z Martą, bo była na kursie TNM. I Marta dziś jest praktycznie jako takim uczestnikiem tutaj. Praktycznie uczestnikiem. I rozmawiałem z Martą i fajnie opowiedziała o tym, jak... Boże, to był case po prostu głosu. Jakby głos wpływa na to, wasz ton głosu wpływa na to, jak ludzie was postrzegają. I nie ma sensu nagle przez, nie wiem, pół roku iść na kurs mówienia, szkolenia się z opowiadania o swojej pasji. Warto pomyśleć o tej pasji w kontekście pasji fizjoterapii i w momencie, kiedy taka zmiana zajdzie, to nieważne, czy wy jesteście osobami bardziej introwertycznymi, czy bardziej ekstrawertycznymi, ludzie będą wyczuwać w was autentyczność, będą czuć po prostu, że to, o czym wy mówicie, o fizjoterapii, wy się tym jaracie i z samego tego już może wam po prostu, to może być taki kropla drążąca skałę, jeżeli chodzi o waszą praktykę, bo to jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o promowanie siebie w sieci, to jest umiejętność bycia sobą. Kiedyś bym powiedział, że to jest umiejętność bycia sobą i posiadania fajnego sprzętu, aparatu, kamery. Dzisiaj jakby wszyscy mamy świetny sprzęt w kieszeni. Jednocześnie wydaliśmy wiele dziesiąt tysięcy na sprzęt do nas. Bo lubimy może... jakby trochę, nie? Wiadomo, to jakoś można podnosić, ale wszyscy mamy naprawdę genialny sprzęt w kieszeni i ty i tak do dzisiaj nagrywasz dużo rzeczy telefonem. Tak, tak. No. Bo on jest jakby, wiesz, jak to jest najlepszy aparat, jest ten, który masz przy sobie, no nie? Tak, także to jest zasada fotografii. Jakby wielcy fotografowie uczą tego, nie? Dzisiaj promowanie siebie online to jest umiejętność bycia sobą i posiadania telefonu, a każdy z nas ma telefon, nie? Tak, ale też posiadanie jakiegoś, bo ktoś tam pytał się jeszcze na grupę terapeuta na swoim, czy można prowadzić fanpage bez większego celu, no nie? No to jakby ogólnie robienie rzeczy bez celu jest skazane na to, że, losowość że, pewną, że dojdziemy jakby do miejsca, w którym nie chcemy być, no nie? Ja wam powiem, jak ja to robię w ogóle. Ustalam sobie cele na początku roku. Ja o nich nie pamiętam w przeciągu roku. Otwieram sobie później mój notatnik i tak mówię, o kurde. To było dobre. Ja w ogóle o tym nie pamiętam. To jest znowu coś, co siedzi po prostu w podświadomości. Tam są kwestie zarobków, gdzieś tam pracy, nie wiem, mieszkania, otoczenia mojego. I po roku otwieram to i mówię, 80% się spełniło, a sporo z nich jest w ogóle jeszcze lepiej. I warto jakby poprawiać samego siebie, być lepszym człowiekiem stricte, bardziej pełnym zdrowia, żeby móc to promować, żeby mówić o tym innym, a niż jakoś specjalnie szukać gotowych rozwiązań, robić to, co inni. Wiadomo, warto się inspirować i czasami nawet nie ma co wymyślać koła na nowo i można skopiować w cudzysłowie, oczywiście ważne, żeby to wychodziło dalej z was, ale jeżeli podoba wam się forma przekazu, to śmiało weźcie ją po prostu do siebie i też ją róbcie na swój troszeczkę sposób, nie ma w tym nic złego. No, najwięksi youtuberzy dzisiaj obecnie, instagramerzy, to nie jest wymyślanie niczego na nowo, vlogi i tak dalej, to wszystko było już bardzo dawno temu, to wszystko jest ta sama forma, tylko odtwarzana troszeczkę w inny sposób. Krzysztof Gonciarz, dużo osób go zna, on sam powiedział w swoim vlogu, że to jest coś, co on oczywiście podpatrzył od Casey'ego Neistata, to jest taki największy chyba vloger obecnie w ogóle na świecie, chociaż już nie vloguje, bo niedawno przestał. Podpatrzył tą formę i ona z czasem po prostu stała się jego formą, jego jakby stylem dorzucił przekazu. Swoje elementy i tak dalej. I to jest już jego unikatowy styl. Od czegoś, co sobie podpatrzył, skopiował na siebie, przerobił fajnie na swoje i
ma już coś tak naprawdę własnego. Ciężko nazwać, że jego vlog, jakby jak teraz sobie można obejrzeć, no to on nie jest podobny do vloga Casey'ego Neistata, kiedyś był. Wy też możecie przebyć po prostu taką drogę. Tutaj jeszcze ktoś powiedział, już nie powiem kto, ale czy powinniśmy docierać do lekarzy, tak? Czy musimy pracować z lekarzami? Powiem taką ciekawą historię, która aktualnie się toczy i ona miała, jakby już kilka razy zdarzyła się podobna sytuacja i myślę, że będzie ich coraz więcej, dlatego że jest sobie lekarz, tak? Marek, który jest kardiologiem. I Marek pracuje sobie w Mińsku. Serdecznie pozdrawiam Markę, bo on ostatnio stał się bardzo dużym widzem tutaj u nas i będziemy się też widzieć na szkoleniu z masażystką Najmoki. Powiedziałem, że od tego warto byłoby zacząć w jego przypadku. I Marek po prostu trafił sobie kiedyś na bloga wcześniej wspomnianego tutaj Marcela Mieszkalskiego. Boże. Tak, Marcela Mieszkalskiego. Z Physiopassion. I po prostu mówi, kurde, ja wiedziałem, że te przepisywanie leków to nie jest specjalnie dobry pomysł, nie tędy droga, ja zajmuję się tylko leczeniem w większości przypadków objawowym. Chciałbym jakby inaczej trochę ugryźć, bo no nie do końca te protokoły medyczne mi się jakby podobają w kardiologii. I zainteresował się właśnie tym podejściem właśnie Physiopassion i pyta się, bo on jest oczywiście z Mińska, hej, czy jest ktoś w Warszawie, kto robi podobne rzeczy jak ty? I on mówi, a tak się dobrze składa, że są chłopaki z Projekt Masaż, więc możesz się do nich tam odezwać. No i on się odzywa, bo teoretycznie chciał kogoś, do kogo mógłby wysłać swoich pacjentów kardiologicznych teoretycznie, którzy mają teoretycznie zaburzenia kardiologiczne, ale problem nie leży w samym serduchu. No i po prostu on się tym zaczął interesować, no i mówi, że obejrzał Physiofreaku, widział, na dobrych ludzi trafiłem. No. O to właśnie chodzi, tak? O to właśnie chodzi. I się okazało, że po prostu raz. I on się pyta, słuchaj, część moich pacjentów ja mogę odesłać do was, może sobie tak jakby gdzieś przyjść, ale niektórzy teoretycznie nie, bo są z Mińska. Czy macie kogoś w Mińsku fajnego, no nie? No i sytuacja, wiesz, toczy się dalej. I jakbyśmy mieli fajnego terapeuty w Mińsku, niestety nie mieliśmy fajnego terapeuty w Mińsku, to byśmy mu oczywiście go polecili, no przecież też no, nie będą pacjenci z Mińska czasami przyjeżdżać do nas. Aczkolwiek zdarza się to. Tak. Znaczy zdarza się, bo zdarza się, że mam po prostu pacjentów w ciągu dnia 10 i żaden nie jest z Warszawy, albo żaden nie jest z województwa mazowieckiego, też to takie dni. Natomiast byśmy się wysłali, no i teoretycznie Marek bardzo fajnie, bo się zainteresował tym modelem pracy, więc będziemy się u nas na szkoleniach widywać i on chce docelowo, częściowo pracować sobie gdzieś w miejscu, w jakimś gabinecie, gdzie będzie przyjmował stricte lekarsko pacjentów, ale dwa, chce też swoją wiedzę lekarską połączyć z innym podejściem terapeutycznym i pracować trochę inaczej i pewnie jakby był ktoś w Mińsku, to pewnie będzie chętnie z nim współpracował. Więc tak wygląda. I myślę, że takie docieranie do lekarzy jest bardzo fajne. I to nie musi być na przykładzie social mediów, ale może być na przykładzie jakiegoś bloga, którego sobie prowadzimy, tak? I są treści, gdzie pacjenci chętnie klikają. To może być dobra wizytówka w Google, to może być po prostu jakieś zajęcia dodatkowe na siłowni, gdzie też lekarze chodzą, tak? Oni też jakoś dbają. Szczególnie ta nowa, nazwijmy to nowa generacja lekarzy, którzy po prostu są fit, są fajni, są w social mediach i obserwują nas i szukają rzeczywiście działających rozwiązań dla swoich pacjentów. I oni stwierdzają, że o, ta fizjoterapia to jest niezła. Ktoś na właśnie narzekał na profesora, który powiedział, że ta fizjoterapia przynosi więcej szkody niż pożytku, ale o takich ludzi zapominajmy. Staracie się olewać. To mnie to bardzo nerwało, a teraz po prostu mam to gdzieś tak naprawdę. Szkoda na to czasu, nie? Bo wyobraźcie sobie, że no ktoś mówi takie słowa, tylko co to was obchodzi z perspektywy tego, że wy przyjęliście już w swoim życiu, nie wiem, 300 osób i ci ludzie po prostu wam dziękują, nie? No. Jeden profesor, który Ile po prostu warte jest zdanie kogoś takiego, nie? Pytanie też, jak tą fizjoterapię zna ten profesor, bo jeżeli ją zna tak, jak ona przekazywana jest na studiach, no to ja tak naprawdę mu się specjalnie dziwię, że po prostu on, wiecie, widzi, jak działa tu sala tutaj w gabinecie u niego, że to jest po prostu tam ogół, tam jest fizyko i mówi, no jak to ma zadziałać, tak? Już lepiej, żeby ten człowiek sobie kijki do Nordic Walking kupił i zaczął chodzić, bo przecież to wszystko to jest gówno tak naprawdę. Przepraszam tutaj za użyłem, ale chodziło mi bardziej o procedury. Jak to wygląda? Możecie przesłuchać fajnego podcastu, który nagrałem ostatnio z Marcinem Zarzębowskim. Był mega spoko, ludziom się naprawdę podoba, więc tutaj droga Marcina jakby też troszkę do wyjścia na swoje i no Marcin też bardzo fajnie o tym opowiada, dużo, dużo to też daje. Tak, Marcin robi fajne rzeczy, jednocześnie jest spełnionym fizjoterapeutą, pracuje w fajnym miejscu, ale nie ma swojego docelowego... Kurde, Marcin jest w ogóle niesamowitego, jakby tak osobiście cieszcie się, jakby dzieci mieli go kiedyś okazję poznać. Tak. I Marcin też, go ściągnęliśmy, po prostu mówię, Marcin, ty masz, jak właśnie ostatnio jak nagrywam podcast, tak on mi tam opowiada sobie, mówię, Marcin, ja się bardzo cieszę, że udało mi się ciebie do neuroklubu namówić, powiedziałem, Marcin, jest taka sprawa, Marcin mówi, biorę. Tak, tak, tak. No, od razu się zajarał też ideą, bo no, ten człowiek bardzo,
no, usłyszycie w podcaście, ale pracował z bardzo ciekawymi też ludźmi i ma ogromną wiedzę i wie, co potrafi zrobić, po prostu nowoczesna fizjoterapia i taka wiedza szersza na temat triady. Trochę było może nawet więcej rzeczy, które chcieliśmy powiedzieć, ale myślę, że wyszło... Ale których, których mieliśmy powiedzieć, ale nie powiedzieliśmy. Myślę, niestety, że wyszło i tak całkiem spójnie. Troszkę miało być jeszcze o celach, ale wiadomo... Wiesz, możemy to jakby w sumie na razie podsumować, co powiedzieliśmy, żeby po prostu ludzie wiedzieli, bo na końcóweczka powinna być taka zawsze taka mięsista i będziemy się w sumie żegnać, ale będziemy mieli całe pół roku w Neuro Klubie, żeby takie rzeczy mówić osobom, które dokładnie są zainteresowane. Tak. I słuchajcie, czyli jakbyście chcieli, to wiecie dlaczego, tak po prostu i wy tracicie, i my tracimy, i po prostu pacjenci tracą, jeżeli po prostu siedzicie cicho, nic nie mówicie. Więc po pierwsze, taka praca domowa, ja ostatnio myślę, że na lewach będę zadawał i już się nie mogę doczekać na ruchu, bo tych prac będę po prostu mógł ludziom wrzucać. Ja wolę wyzwanie, zadanie. Oj, ale... teraz wyzwanie, praca domowa, słuchajcie, macie po prostu usiąść i po prostu krótką notkę o sobie napisać, tak? I tą notkę wrzućcie sobie od razu na swojego Facebooka, tak? Na swojego fanpage'a. Wrzućcie na terapeuta na swoim, chętnie przeczytamy. Wrzućcie na terapeuta na swoim. Wrzućcie po prostu gdzieś, żeby to gdzieś wypłynęło, tak? Żeby nie napisać i wrzucić tego do szuflady, tylko napiszcie o sobie, czym się zajmujecie, czym się chcecie zajmować, coś fajnego po prostu. I to będzie takie fajne dla was, tak? Na pewno przeczyta to sporo osób. To jest pierwsza rzecz i po prostu, żeby to było takie, wiecie, napisane, zapamiętane, bo przecież będziecie chodzić na różnego rodzaju szkolenia. Często będą ludzie was się pytać, hej, czym się zajmujecie? I wy będziecie mieli od razu tekst, tak? Mhm. Że słuchaj, ja zajmuję się tym i tym, pracuję w ten sposób i po prostu no, i jaram się niesamowicie, po prostu mogę pracować z takimi pacjentami i im pomagam. I niektórzy powiedzą, tak naprawdę, to jakby fizjoterapeuta zajmuje się takimi rzeczami i już jest, słuchajcie, rozmowa. Potem, że będzie webinar tak, następny. Ta osoba was po prostu jakby zainteresujecie i ona po prostu będzie później gdzieś tam, im to jest ciekawsze, tym w głowie to bardziej zostanie i po prostu jak gdzieś padnie słowo, słuchaj, czy znasz terapeutę, która zajmuje się takimi rzeczami? I mówicie, kurde, wiesz co, była na imprezie taka dziewczyna jedna, która właśnie mówiła mi o tych rzeczach, nawet byłam sobie na jej tam Facebooku, czy blogu, czy albo nawet jej nie byłam, no nie? I kurde, to jest dobre, no nie? I po prostu już gdzieś tej świadomości ludzi jesteście, więc krótka notka dla was do napisania jako challenge, tak? Ja jeszcze też chcę swoją pracę domową, co już wspomniałem w trakcie, jakby okay. Jeżeli nie widzieliście We Are Physios, i podcastu z Marcinem, to serdecznie polecam. We Are Physios nie jest długie, podcast z Marcinem jest trochę dłuższy, także jeżeli chcecie, to We Are Physios możecie sobie odpalić po prostu zaraz, a podcast z Marcinem to godzinkę wiadomo, trzeba mieć, no nie? Powrócić do domu, sprzątanko, coś, warto tego posłuchać, bo to też daje obraz tego. No Marcin opowiada o swojej drodze, jaką przebył do tego, żeby być jeszcze bardziej spełnionym terapeutą. Może na pewno ktoś po prostu wyniesie coś z tego dla siebie, jakieś myśli. Warto temat przemyśleć, warto się zastanowić, z czym wy aktualnie macie problem, czy to jest wasze zdrowie, czy to jest przedstawianie się, czy to są umiejętności miękkie. Są świetne książki na ten temat. Także zadanie dla was, troszeczkę ode mnie właśnie to We Are Physios, ta zmiana myślenia. Zastanówcie się, z czym wy aktualnie w ogóle macie teraz problem, bo z tymi problemami zawsze warto pracować. Super, i to było dobre. I po prostu starajcie się też korzystać z fizjoterapeutów, też korzystać z fizjoterapii, tak? Bo ciężko być dobrym fizjoterapeutą, jednocześnie samemu nie mając swojego fizjoterapeuty. Nie, mnie często ludzie na przykład na vlogach pytają, czy ja sobie ze wszystkim radzę sam? Oczywiście, że nie. Po pierwsze mi się czasami nie chce, a po drugie po prostu nie jestem w stanie, więc po prostu ja korzystam z usług innych, fajnych, świetnych i których serdecznie polecam specjalistów. Więc tak to wygląda. Dziękuję, że po prostu braliście czynny udział z nami tutaj. On będzie dalej tutaj ten na YouTubie sobie ten ja film leciał. Ja tutaj Dorocie muszę podziękować, bo dostałem kontakt do terapeuty z Sieradza. Sieradza, tak. Ale bardzo Dorota. Tomasz Kubiak. Tomasz Kubiak powinien się nas odezwać po prostu, więc dajcie znać Tomaszowi, żeby się odezwał. Coś fajnego sobie napisał, żebyśmy wiedzieli, żeby nam się w banie wyrył, żebyśmy polecali. I zobaczcie, bo... nie wiem dlaczego Dorota zna Tomasza, ale jakby... Już jakaś pierdoła, nie? Zaraz o Tomaszu Kubiaku dowie się po prostu ogromna liczba osób. Tak. Jego imię i nazwisko pada tutaj. Chyba się nie obrazi. Ale po prostu ludzie się o tym dowiadują i to już jest promocja, nie? Tak. Jakby, jeżeli Tomasz Kubiak... Może to jest jej po prostu kumpel, który się przedstawił. A może kiedyś był jej terapeutą, nie? Może był terapeutą, nie? I jeżeli Tomasz Kubiak ma już po prostu pełny kalendarz, no to on po prostu odeśle swoich pacjentów, którzy ich nie przyjmie do kogoś innego i ktoś inny będzie miał tych pacjentów, więc w ogóle wszystko się pięknie tutaj zgrywa, koło się zamknęło. My dziękujemy wam bardzo za udział czynny w tym wydarzeniu, w tym live'ie. I widzimy się
Za tydzień jeszcze będzie, bo jeszcze Neuroklub nie ruszy, on rusza od 15, więc jeszcze za tydzień zobaczymy się po prostu w Projekt Masaż, a później zobaczymy tych oczywiście ogólnostępnych live'ów będzie mniej, w Neuroklubie będą co tydzień, ale postaramy się cały czas tutaj do Was docierać, więc jak właśnie tego typu rzeczy podobały, to możecie liczyć na to, że właśnie w Neuroklubie co tydzień będziemy wyciskać z Was dużo rzeczy, po prostu będziemy mieli bardzo dużo prac domowych. Dużo osób po prostu w Neuroklubie przeszło pewną drogę, wiedzą czym jest fizjoterapia, jest tam wszystko, umiejętności twarde, umiejętności miękkie, promocja, no i też ten powrót do zdrowia, nie? Te trzy filary, chociaż wymieniłem myślą więcej, jakby wiedza, zdrowie i biznes. I koniec. I koniec, ale to jest po prostu, to jest sedno, nie? To jest core tego. Trzymajcie się i dziękujemy tym osobom, które wytrwały do końca. Jesteście dzięki wielkie. Cudowni, zostawcie nam serduszko, wtedy jeszcze tam sobie połaskajcie tak ego, że to będzie cudownie. Trzymajcie się i hejka. Hej.